Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Wydawnictwo Świat Książki zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Zwierzęta Biebrzańskich Lasów. Autor Darek Karp. Szary Wilk. Czyta Przemek Korso. Nagrania Audio Tales. Profesorowi Jerzemu Wetulaniemu. W pamięci za wyciągniętą dłoń, za dar dobrego słowa. Za pomoc w kształtowaniu mojej młodej osobowości, za szczerość i uczciwość, oraz za to, kim dzisiaj jestem. Serca dziękuję i książkę tę dedykuję. Darek Karp, Szary Wilk. Wstęp. Wokół Starego Indianina pojawiła się łza. Za czym tęsknisz? zapytał go wielki duch. Stary Indianin nie znał odpowiedzi biały jeleń. Wódz plemienia kruków. Nasi przodkowie rodzili się i odchodzili na tej samej ziemi. Tutaj przed stu laty na świat przyszli nasi ojcowie. Nasi dziadkowie przeżyli tu całe swoje życie. Tak samo jak ich ojcowie uprawiali ziemię, oglądali te same gwiazdy i niebo, jedli taki sam chleb i modlili się do jednego Boga. Pewnie mijali się na drogach, mówiąc sobie: Szczęść Boże! Przyszliśmy na świat w tym samym roku, w podobnych rodzinach. Nasze losy splotły się ze sobą o wiele wcześniej, niż to zauważyliśmy. Nie znaliśmy się jeszcze, spędzając jako dzieci wakacje w sąsiednich, nadbiebrzańskich wsiach. W niedzielę nasze ciocie zabierały nas na msze do tego samego drewnianego kościoła w Jaminach, przeniesionego trzysta lat wcześniej z Augustowa, miasta, w którym obaj się urodziliśmy. W czasie mszy staliśmy w tłoku, prawdopodobnie blisko siebie, nic o sobie nie wiedząc, patrząc na te same święte obrazy. Marzyliśmy o tym, co chcielibyśmy kiedyś robić. Po latach spotkaliśmy się ponownie. Mieliśmy po 16 lat. Czuliśmy się już dorośli, a każdy z nas nosił w sobie inny świat i podobne plany na przyszłość. Chcieliśmy fotografować i żyć w innym świecie niż otaczający nas dorośli. Pragnieniu temu towarzyszyła wzniosłość, intensywność i niepewność, wejrzenie w siebie i poza siebie, takiego, jaki jestem i byłem. Był w tej postawie też sprzeciw wobec przeszłości i teraźniejszości, otwarcie się w stronę nieznanego. Spośród ludzi, których napotkałem na swojej życiowej drodze, darek jest kimś szczególnym i niepowtarzalnym. Od naszego pierwszego spotkania minęły już cztery dekady. Zdążyliśmy posiwieć i wychować swoje córki. Darek zawsze szedł własną drogą przez siebie wydeptaną trochę tak, jak chodzą zwierzęta. Jest osobny, ale nigdy samotny wpatrzony w świat zwierząt i ptaków, które stały się bohaterami jego fotograficznych i literackich opowieści. Jego żywiołem i drugim domem jest las. Przestrzeń tę traktuję jako najważniejsze miejsce dostarczające mu inspiracji i dające wolność, jako obiekt najbardziej intensywnego zachwytu i zamyślenia. W czasie naszych wspólnych wędrówek czułem, jak stawałem się częścią pejzażu, który mijałem. Były to zawsze lekcje z uważności. Gdy dotykałem drzew, słuchałem śpiewu ptaków, nazwanych wcześniej przez Darka. Czułem się szczęśliwy i wolny, co zrozumiałem dopiero po latach. Rytm zmęczonego wielokilometrową wędrówką ciała pomagał mi nawiązać dialog z naturą i z sobą. Darek był i jest nadal moim przewodnikiem, nauczycielem i przyjacielem w podróży przez życie. Wiele się od niego nauczyłem. Do dziś pamiętam trochę łacińskich nazw zwierząt i ptaków ziół, drzew i leśnych kwiatów. Być może my, Ludzie, w swej naturze jesteśmy jak nomadzi. Żeby być wolni, potrzebujemy być w ciągłym ruchu, potrzebujemy sami decydować o sobie. Wtedy życie staje się nieprzewidywalne, a więc atrakcyjne. Świat naszego dzieciństwa dawno już minął, i wraz z nim zniknął kwietny zapach lata i spora część świata zwierząt. Codzienny wysiłek i trud przodków nie pozostawił na tej Ziemi zbyt wielu śladów. Wszystko, co się zaczyna, Musi też mieć swój koniec. Nosimy w sobie geny powielane wcześniej przez naszych poprzedników. Cała egzystencja na ziemi jest jednym życiem. Jesteśmy kombinacją tych samych cząsteczek, co drzewa i trawy, ale nasze drogi prowadzą dalej, w stronę początku, który jest przed tym, co ludzkie. Każdy znaleziony ślad zostawia jakąś aurę, domagając się, by nim podążyć. Dzięki śladom możemy trafić do nowej rzeczywistości. Zapraszam Państwa do świata Darka i odbycia podróży śladami Szarego Wilka. Życzę miłej lektury. Tomasz Michałowski Gdzie jesteś? zapytał stary Indianin. Jestem w kamieniu, a może jestem szary jak Ty, zakryty płótnem. Podobny do ciebie albo ukryty w pejzażu. Odpowiedział mu wielki duch. Biały jeleń. Wódz z plemienia kruków. Rozdział pierwszy. Brodacze z bagien, mszarów i moczarów. O tym sympatycznym, ciekawskim zwierzęciu mówi się, że pochodzi z innego świata. Z czasów prehistorycznych, kiedy na ziemi żyły dinozaury i mamuty, swoim wyglądem zupełnie nie pasuje do innych saków obecnie żyjących w naszej strefie klimatycznej. Jest duży, silny, nieco pokraczny i mało foremny. Taki swoisty odmieniec. Z jednej strony wydawać się może brzydki, z drugiej bardzo uroczy, ale niezaprzeczalnie jest wyjątkowy. Jedno jest pewne że każde spotkanie z nim, każda możliwość obserwowania go, wzbudza w człowieku wiele radości. Patrząc na to zwierzę, odnosi się wrażenie, że powstało ze skrzyżowania kilku innych dużych ssaków, takich jak jeleń, koń, osioł, a nawet wielbłąd. Przyglądając mu się uważnie, trudno nie zgodzić się z tymi opiniami, bo taki właśnie jest on, dawno temu nazwany łosiem. Mnie jednak utkwiło w pamięci zupełnie inne i niespotykane nigdzie indziej określenie tego leśnego olbrzyma, a mianowicie, że jest to polskie okapi. Skąd wziąłem taką oryginalną nazwę? O tym za chwilę, bowiem chciałbym tę prawdziwą opowieść zacząć od samego początku, od pierwszego spotkania z tym przesympatycznym, pięknym brzydalem, a także z niezwykłą i magiczną krainą bagien. Krainą, którą pokochałem od dziecka i z którą do dzisiaj jestem tak mocno związany emocjonalnie, wspomnieniowo i przygodowo. Był 1970 rok. Miałem wówczas nie więcej niż sześć lat i nikt nie nazywał mnie jeszcze wtedy szarym wilkiem. Moje rodzinne korzenie zarówno ze strony matki, jak i ojca, wywodzą się z terenów bagien biebrzańskich. Nic więc dziwnego. Że jako dziecko tak wiele czasu spędzałem w tamtejszych wsiach, gdzie żyli moi krewni. Nadbieżańskie osady, małe wsie i przysiłki wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Zdecydowanie bardziej wtapiały się w przyrodę i można śmiało to przyznać, że były z nią bardziej zżyte. Współistniały z naturą. Były to gospodarstwa, które nie wyrządzały jej takich szkód, jak obecne wielkoprodukcyjne i wielkoobszarowe. Podwórka często wchodziły do lasu, a las wchodził na obejścia. Taka poniekąd swoista współzależność międzygatunkowa. Szacunek ludzi do ziemi i przyrody był zauważalny, o co dzisiaj jest znacznie trudniej. W wielu miejscowościach nie doprowadzono wówczas jeszcze energii elektrycznej, a drogi i mosty były często nieprzejezdne. Gdyż ich zły stan spowodowany był najprostszymi na świecie przyczynami, takimi jak pogoda czy nagłe zmiany pór roku. Deszcz, śnieg i inne zjawiska atmosferyczne decydowały o tym, kiedy i na jak długo mieszkańcy odcięci byli od szlaków komunikacyjnych. Rzeki wylewały każdego roku, tak że po horyzont nie było widać nic poza wodą. A jedynym możliwym środkiem transportu stawały się łodzie. Stare, niezawodne czółna, nazywane w tej części Polski pychówkami. Każdy gospodarz, mieszkający nad samą rzeką, miał taką łódź, która była ważnym i niezastąpionym sprzętem. Łódki te miały bardzo prostą budowę. Starsze były dłubane w drewnianych kłodach, natomiast nowsze powstawały z kilku desek, odpowiednio ze sobą połączonych. Każda taka łajba wyposażona była w jedno długie wiosło. Które służyło zarówno do wiosłowania, jak i odpychania się od dna. Kierowało się nimi głównie w pozycji stojącej. Wykorzystywane były w wielu sytuacjach do połowu ryb, w kłomle, żaki czy sieci, do zwożenia siana z za rzeki, do przeprawy przez wodę. Natomiast mieszkańcy Kolonii, takich wsi, dowozili nimi dzieci do szkoły. Bywało też tak, że i do kościoła trzeba było popłynąć taką łódką na mszę, lub w gorszym celu, na pogrzeb. Zmarłego dowożono taką pychówką na ostatnie pożegnanie. Był to bardzo oryginalny orszak pogrzebowy. Wyglądał niesamowicie. Z jednej strony uroczo, klimatycznie i nastrojowo. Z drugiej było to smutne i dramatyczne wydarzenie. Kilka lub kilkanaście łodzi w równym tempie płynęło po rzece. Na jednej z nich była trumna ze zmarłym. Pozostałymi płynęła rodzina i sąsiedzi. W rękach zapalone świece, nazywane gromnicami, a na ustach modlitwy i pieśni pogrzebowe. Pół wieku temu rolnictwo też wyglądało tu zupełnie inaczej. Na polach i łąkach rzadko widywało się traktory, które mało kto wówczas tu posiadał. Miały je kółka rolnicze i jedynie nieliczni zamożniejsi gospodarze. Pracowały głównie konie, które ciągnęły proste maszyny. Dzięki nim można było wykonać większość zadań, takich jak orka, bronowanie, sadzenie, koszenie i inne prace rolne. Ludzie szanowali konie i o nie dbali, wiedząc, że od ich zdrowia i kondycji zależała także jakość ich życia. Dobry gospodarz miał kilka koni, które mógł wymieniać, dlatego też, choć ciężko pracowały, miały też czas na wypoczynek. Widać było, że wypuszczone na nadbiebrzańskie łąki z dostępem do rzeki czuły się tu naprawdę szczęśliwe. Gospodarstwa nie były duże, jednak zupełnie samowystarczalne. Każdy chował różne zwierzęta gospodarskie: konie, krowy, świnie, kaczki, gęsi, kury. Zwierzęta te, dostarczały mięsa, mleka, z którego wyrabiano masło, śmietanę i sery, oraz jajek. Przy domach były ogrody warzywne, a na polach uprawiano zboża, żyto, pszenicę, owies oraz kartofle, które stanowiły podstawę wyżywienia zarówno ludzi, jak i zwierząt. Po dziś dzień nie potrafię zapomnieć tych wszystkich przysmaków, jakie przygotowywały gospodynie. Zapach chleba, pieczonego na tataraku z dodatkiem różnorakich ziół, roznosił się po całej chałupie. Drożdżowe buły i makowce, które rumieniły się i połyskiwały, posmarowane przed upieczeniem białkiem jaja, nie były gorsze od chleba. Wszystko wypiekane na ogniu, w piecach chlebowych, w których najpierw rozpalało się drewnem, a kiedy temperatura pieca była już odpowiednia. Wygarniano z niego żar i następnie wkładano blachy z przygotowanym ciastem. Panie były mistrzyniami kulinarnymi. A jak w tych kuchniach pachniało? Smaki potraw były nie do podrobienia. Zwykłe zsiadłe mleko z odsmażonymi kartoflami czy babka ziemniaczana, a nawet zwyczajna pajda chleba wyciągniętego z pieca posmarowana świeżo ubitym masłem. Była poezją. I chociaż jadło się te potrawy często. To nigdy się nie nudziły. Warto przy tym dodać, że to najbardziej zdrowe i ekologiczne jedzenie. Wszystko pochodziło z własnej produkcji, z pola, z ogrodu, z obory czy chlewu, bez ulepszaczy i chemii konserwującej. Tęsknię za tymi potrawami i za tą biebrzą sprzed lat. Same wsie były bardzo malownicze, wtopione w piękny krajobraz biebrzańskich łąk, bagien i lasów. Wiosną i latem ukwiecone wielobarwnymi roślinami, jesienią ozłocone liśćmi i rudziejącymi trawami, a zimą przysypane grubą, białą pierzyną śniegu. Domy były w większości zbudowane z drewnianych bali, tak zwane wieńcówki, połączonych ze sobą na wycięte zamki, nazywane jaskółczymi ogonami. Dachy pokryte słomianymi strzechami bądź wiórem, które były ogólnie dostępnymi materiałami. Chaty były wiekowe, ale zadbane. Wiele z nich miało ganki z gustownie rzeźbionymi kolumienkami, ozdobione szczyty okna czy drzwi. Ludziom zależało, by ich zabudowania były piękne i oryginalne. Niektóre wsie, jak bliskie mojemu sercu Jagłowo, położone były nad samymi rzekami. Domy o podobnej konstrukcji i zbliżonej wielkości, ustawione równo szczytami w stronę rzeki, wyglądały uroczo. Ze względu na oszczędność materiałów, jak i w pewnym stopniu na wygodę, chałupy te były połączone jedną ścianą z oborą lub stajnią, w której mieszkały krowy czy konie. Niemalże w każdej wsi byli specjaliści od ciesielki, stolarki czy kowalstwa. Kobiety pięknie tkały, haftowały i wyszywały. Ich obrusy, pościele czy chodniki to prawdziwe dzieła sztuki, które wówczas były zwykłymi przedmiotami codziennego użytku. Ludzie żyli zdecydowanie bliżej siebie. Było zrozumienie problemów sąsiada, pomoc, wsparcie. Taka wieś tworzyła jedność. Mieszkańcy pracowali razem, razem bawili się i także po pracy dużo czasu ze sobą spędzali, znali się doskonale. I chociaż nie było wówczas telewizji, internetu czy telefonów, to życie nie wydawało się smutne. Sąsiedzi spotykali się często, odwiedzali się nawzajem. Pamiętam doskonale wieczory, kiedy siedziało się przy lampach naftowych i wsłuchiwało w przeróżne opowieści starszych mieszkańców. Opowiadali o wszystkim o tym, jak dawniej żyło się na tych terenach o przyrodzie, zwierzętach a także o duchach które niewątpliwie istniały obok nich. Jako mały chłopiec, Chłonąłem to wszystko. Z otwartą buzią słuchałem niesamowitych historii, jakich ci piękni ludzie doświadczyli, żyjąc w zgodzie z naturą i mając ograniczony kontakt z cywilizacją. Wielu z nich przez całe swoje życie nigdy nie było w dużym mieście, często poruszali się zaledwie w promieniu nie większym jak 30 kilometrów. I co ciekawe, nie czuli się z tego powodu nieszczęśliwi. Wręcz przeciwnie. Otwarci, szczerzy i uczciwi. Z przyjaźnią patrzyli na przyjezdnych, których byli bardzo ciekawi. Obdarowywali ich bezinteresowną gościnnością i darzyli wielkim szacunkiem. Tak to w wielkim skrócie wyglądało życie ludzi z niewielkich nadbiebrzańskich wsi. Do tego tematu będę niejednokrotnie powracał, bowiem dzika przyroda i ich życie zawsze były ze sobą splątane i zespolone. Tymczasem wróćmy jednak do głównego wątku tej części opowieści o zwierzętach, a mianowicie do mojego pierwszego spotkania z łosiem. Nie ukrywam, że rozmowy starszych mieszkańców wsi o tym właśnie stworzeniu, niemal baśniowym, wzbudzały wówczas we mnie ogromną ciekawość i wyzwalały nie mniejsze emocje. Nasłuchałem się ich tak wiele, że bez wątpienia największym marzeniem było zobaczenie tego cudaka na własne oczy. Najlepiej z bliska. To właśnie tam, w Dolinie Biebrzy, łosie miały swoje mateczniki. Myślałem o tych zwierzętach ciągle, śniły mi się po nocach, wyobrażałem sobie, jak wyglądają. Wydawało mi się, że są to najpiękniejsze, najbardziej tajemnicze i najciekawsze zwierzęta na Ziemi. Stały się moją obsesją i bez wątpienia wtedy się w nich zakochałem, choć jeszcze ich nie widziałem. Mieliśmy w rodzinie Leśniczego, którego uwielbiałem i nazywałem go dziadkiem. Nie był to dziadek w pierwszej linii, gdyż moi obaj zginęli podczas II wojny światowej. Podziwiałem go za ogromną wiedzę o zwierzętach i zazdrościłem tego, że wszystkie mógł oglądać. Któregoś pięknego wrześniowego dnia dziadek przyjechał do cioci po świeżo wypieczony chleb i buły. Usiadł przy starym drewnianym stole. Popijał herbatę z malinowych liści, której aromat roznosił się po kuchni. W jego oczach, kiedy patrzył na mnie, widać było radość. Wiedział doskonale, jak bardzo kocham zwierzęta i jakie mam marzenia. Gdy wypił herbatę, wstał od stołu i podszedł do okna. Deski w podłodze zaskrzypiały, bo był to mocnej budowy człowiek. Nachylił się nieco, wyjrzał przez okno, popatrzył przez chwilę na rozległe biebrzańskie łąki, gdzie o tej porze roku roiło się już od stogów siana. Zamyślił się nieco, po czym uśmiechnął się serdecznie. Podszedł do mnie z wesołą miną i w końcu zaproponował, abym pojechał z nim na bagna do prawdziwie dużego i dzikiego lasu. Pamiętam, jak to powiedział. Do najdzikszego lasu, jaki zna. O nie miałem z radości. Dziadek leśniczy obiecał, że pokaże mi prawdziwe bagno dziki las, a co wtedy było dla mnie najważniejsze, tajemniczego, upragnionego i wymarzonego łosia. I tak oto po raz pierwszy w życiu zostałem zaproszony na męską przyrodniczą wyprawę do puszczy. Dla wielu, i z dzisiejszego punktu widzenia. Mogłoby się wydawać, że nie było w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu zwykła wycieczka do lasu. Dla mnie jednak to wydarzenie było wówczas czymś niezwykłym. Tak, jestem pewien, że było czymś wyjątkowym, a nawet śmiem twierdzić, że ta wyprawa, ten dzień, odcisnęły wielki ślad na moim przyszłym życiu. Dzisiaj wiem, że ta pierwsza eskapada w towarzystwie starego leśniczego. Stała się początkiem tego, kim jestem i co stało się pasją mojego życia. Kiedy wreszcie nadszedł dzień zaplanowanej wycieczki, przez północy nie mogłem zasnąć, przejęty tym wydarzeniem. Wyjechaliśmy o świcie, grubo przed tym, zanim słońce wyszło za horyzontu. Dziadek usadowił mnie, opatulonego w koc, w starym gaziku. Poranki były zimne. Ale ciwy samochód nie miał super sprawnego ogrzewania, dlatego ciepły koc okazał się bardzo przydatny. Do przejechania mieliśmy ponad dwadzieścia kilometrów. Niedospana noc sprawiła, że usnąłem. Gdy otworzyłem oczy, byliśmy już na miejscu. Leśna osada, do której dotarliśmy, miała tajemniczą nazwę Hoszczewo. Położona była w środku lasu na terenie ówczesnego nadleśnictwa Rajgród. Grzędy tak nazywało się leśnictwo, i taka sama nazwa widniała na tej dużej, drewnianej leśniczówce. W tamtych czasach były jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można było zobaczyć łosie żyjące na wolności w przepięknej scenerii bagien i lasów. Leśniczy. Dobry znajomy dziadka, zarządzający tym urokliwym miejscem, przywitał nas z wielką radością. Podał mi rękę jak równemu sobie koledze i rzekł do mnie z pełną powagą, aby podnieść nastrój, że za chwilę zobaczę zaczarowany las, a zapewne i jego tajemniczych mieszkańców. Byłem przeszczęśliwy. Słońce powoli zaczął wytaczać się zza horyzontu. Jego pierwsze promienie soczystą, pomarańczową barwą oświetlały już czubki wyniosłych drzew. Lekki wiatr strącał pojedyncze pożółkłe liście, które wolno spadając kręciły w powietrzu kółka lub zygzakiem pokonywały drogi z gałęzi na ziemię. Obaj leśniczowie zgodnie zadecydowali, że dalszą część naszej wyprawy odbędziemy już innym pojazdem, na którego widok dzikie zwierzęta mniej się boją. Był nim wóz zaprzęgnięty w konia, w tej części Polski nazywany furą lub furmanką. W owych czasach takich końskich zaprzęgów w każdej wsi na Podlasiu było bardzo dużo. Służyły właściwie do wszystkiego: do pracy w polu, do jazdy do kościoła, na targ, a nawet do miasta. W miejscowościach takich jak Augustów i Jemu podobnych, wozy na ulicach spotykało się dość często. Wozacy dostarczali mieszkańcom węgiel, drewno czy ziemniaki. Były to poniekąd takie bagażowe taryfy. Poważący nimi poruszali się sprawnie po tych samych drogach, po których jeździły samochody. Takim to właśnie wspaniałym, w pełni ekologicznym pojazdem mieliśmy odbyć dalszą część naszej wyprawy. I tak się właśnie stało. Na koźle siedział dziadek, który kierował wozem, a ja zostałem wciśnięty w kilka kopek siana, które były jednocześnie paszą dla konia w czasie postoju i całkiem wygodnym legowiskiem. Dla mnie. Koniu ruszył żwawo. Szarpnął wóz i po chwili, miarowym już tempem, ciągnął z dużą werwą drewnianą furmankę z dwiema osobami na pokładzie. Pamiętam to doskonale, jakby to działo się przed wczoraj. Dzień zwolna budził się do życia. Pogoda była wyśmienita. Dzisiaj wiem, że dziadek wybrał na tę wycieczkę najlepszą porę roku, jaką była jesień, a więc czas łosiowych godów, zwanych bukowiskiem. Duża, silna klacz ochoczo pochrapywała. Stary leśniczy z wielką wprawą prowadził konia w sobie tylko znanym kierunku. Ja siedziałem cichutko i z szeroko otwartymi oczami. Uważnie rozglądając się po okolicy, aby czegoś nie przeoczyć. Droga wiodła przez las, i nie był to zwyczajny las, ale zgodnie z tym, co powiedział mi kolega dziadka, był to prawdziwie zaczarowany las. Po obu stronach drogi wyrastały masywne, ogromne, czasami pokręcone drzewa, które swoimi koronami sięgały prawie do nieba. Krajobraz zmieniał się z każdym przejechanym kilometrem. Olsy przechodziły w sośninę, sośnina w brzezinę, aby po chwili znowu ustąpić miejsca lubiącym podmokły grunt Olszynom. Szczególnie utkwiły mi w pamięci piękne brzozy. Było ich naprawdę dużo. Rosły dumnie wyprostowane jedna obok drugiej. Wyobrażałem je sobie jako białą armię strażników lasu. Majestatyczne wojsko, które ma chronić to, co jest ukryte w głębi, coś jeszcze piękniejsze niż to, co mogłem wcześniej oglądać. Tajemnice lasu i jego dzikich mieszkańców. W końcu po półgodzinnej jeździe dotarliśmy do niezwykłego uroczyska. Nagle, w jednej chwili, podmokłe i tajemnicze lasy ustąpiły miejsca innemu cudowi natury, który pojawił się przed moimi oczami. Zobaczyłem piękne, piaszczyste wydmy z lekka tylko porośnięte porostami i suchymi, rudziejącymi już trawami, które były bardzo charakterystyczne dla tego środowiska. Owe wydmy wyglądały dla mnie, sześcioletniego chłopca, jak góry. Jedna z nich, na którą wjechaliśmy, nazywana była Wilczą Górą. Wieczorami, siedząc na zapiecku przy świetle lampy naftowej, Nasłuchałem się wiele o wyjątkowości i tajemniczości tego miejsca, a teraz miałem okazję i szczęście zobaczyć je na własne oczy. Dlatego też cichutko, z mocno bijącym serduszkiem i duszą na ramieniu, trzymając dziadka za rękę, uważnie obserwowałem i wsłuchiwałem się w odgłosy przyrody. Szeroko rozpościerająca się Dolina Rzeki wydawała się nie mieć końca, ciągnęła się po horyzont. Lekko pożółkłe tużyce delikatnie parowały. Słońce już w pełni oświetlało ziemię i dawało coraz więcej ciepła, które sprawiało, że dzień stawał się coraz bardziej przyjemny. Piękne, błękitne i bezchmurne tego dnia niebo dopełniało kolory złotej jesieni. Z daleka słychać było melodyjny, jakże charakterystyczny klangor żurawi. Wysoko nad głową rzeźkie powietrze przecinały klucze rozgęganych dziki gęsi, które powoli zaczęły już swoje jesienne wędrówki na południe. Natomiast dużo bliżej, i bez wątpienia głośniej, pięknym, metalicznym głosem, odzywały się kruki, które w tamtych czasach zdecydowanie rzadziej się spotykało niż obecnie. Były dwa. Siedziały na starej. Strzelistej brzozie, której czub, z racji sędziwego wieku, zaczął już wysychać. Wyglądały, jakby rozmawiały ze sobą. A tematem prawdopodobnie było nasze pojawienie się na ich terenie. Wszystko wokoło wilczej góry wydawało się niezwykłe, ciekawe i fascynujące. Dziadek wiedział, co robi. Mówił do mnie szeptem, aby zachowywać się jak najciszej. Zdradzał mi sekrety przyrody. Wszystkie odgłosy były mu znane. Potrafił mi wytłumaczyć każdy szmer i każdy znak na niebie i ziemi. Na świeżym piasku, którego w tym miejscu było dużo, jak z książki odczytywał tajemnice dzikich zwierząt żyjących w tej okolicy. Tu przeszedł lis. Tam ślady zostawiła sarna, a kilkadziesiąt metrów dalej. Pokazał mi wilcze odchody. To było niesamowite. Wilcza kupa wyglądała jak zwinięta w warkocz sierść. I tak z minuty na minutę poznawałem coraz więcej rozwiązanych zagadek z życia biebrzańskiej przyrody. W pewnym momencie z pobliskich krzaków dobiegło głuche stęknięcie, po czym strzaskiem łamanych gałęzi... Wyłonił się wielki i dziwny zwierzak. Podobny był trochę do konia, trochę do osła i trochę do jelenia. Patrzył na nas z zaciekawieniem. Jego duże, szeroko rozstawione uszy dokładnie wyłapywały wszelkie nieznane mu dźwięki, a wielkie nozdrza delikatnie drżały. Węszył. Dziś wiem, że była to charakterystyczna poza zwana flemenem, przyjmowana przez łosia, gdy wciąga w nozdrza zapachy. Zamarłem w bezruchu, mocniej ściskając dłoń mego opiekuna. Patrzyliśmy na siebie z łosiem z odległości nie większej jak 20 metrów. Z wrażenia, jakie wywarło na mnie to zwierzę, wstrzymałem oddech. A buzie ciągle miałem szeroko otwartą z zachwytu. Nad jego potężną sylwetką. Po kilkunastu sekundach, nasza klacz z zaniepokojeniem chrapnęła, co sprawiło, że tajemniczy stwór ponownie schował się w gęste krzaki. Wyglądał imponująco. Te oczy, te wielkie uszy, te wysokie nogi i w ogóle cały, taki inny, wyjątkowy, cudowny, sympatyczny, brzydki i ładny w jednym. Ciekawski i jednocześnie płochliwy. Chciałoby się na niego patrzeć i patrzeć, a tu wziął i uciekł. Spojrzałem na starego leśniczego i zapytałem. Dziadziu, a co to za takie dziwne zwierzę? On, nie zastanawiając się długo, pełen powagi, odparł, że to okapi, które normalnie mieszka w Afryce, a tu zabłądziło po ucieczce z ogrodu zoologicznego. Zamyśliłem się nad tym, jak magiczne okapi mogło uciec z zoo. Z drugiej strony, podobieństwo było duże, i chociaż wiedziałem, że dziadek lubi często żartować, to może w tym wypadku była to prawda. Różne myśli zaczęły mi krążyć po głowie. Słyszałem już o okapi. Babcia czytała mi kiedyś o tym dziwnym zwierzęciu, ale ono ma chyba paski i dłuższą szyję, a poza tym Dziadek, widząc moje zafrasowanie, objął mnie przyjaźnie ramieniem i, śmiejąc się radośnie, powiedział: Darku, to właśnie jest łoś, zwierzę, które tak bardzo chciałeś zobaczyć i o którym ciągle mówiłeś. Podoba ci się chociaż trochę? Dopytał po dłuższej chwili mój opiekun Och, drogi dziadku, czy mi się podoba? On jest cudowny, taki o, ogromny i z jakim zaciekawieniem nam się przyglądał Tylko powiedz mi jeszcze, dlaczego nie miał Rogów. Dziadek uśmiechnął się z zadanego pytania i długo nie czekając, odpowiedział: Bo to jest samica taka mama łosia, którą nazywa się klępą lub łoszą. Natomiast rogi, a poprawnie mówiąc poroża mają na głowach tylko samce nazywane bykami. I chociaż popularnie wielu ludzi nazywa poroża rogami to tak naprawdę one nimi nie są. Rogi noszą na głowach takie zwierzęta jak krowy, żubry, bizony, kozy, kozice górskie, muflony, antylopy. Rogi są w środku puste i, co ciekawe, u większości gatunków mają je na głowach zarówno samce, jak i samice. Rogów zwierzęta nie gubią, a te, które im już urosną, mają przez całe życie. Zupełnie inaczej jest z porożami które noszą łosie, jelenie, sarny czy renifery. Jest to wytwór kostny, który wyrasta i każdego roku jest przez zwierzęta zrzucany. Poroża na głowach mają głównie samce. Wyjątek stanowią renifery, u których i samice noszą tę efektowną ozdobę głowy. Jak zwykle słuchałem dziadka z wielką uwagą, i od tamtego dnia nauczyłem się już odróżniać rogi od poroży. Powiem nawet więcej. Bywało i tak, że niejednokrotnie zwracałem uwagę rozmówcom na poprawność używania tego określenia w zależności od gatunku zwierzęcia, o którym rozmawiano. To niewątpliwie była dla mnie bardzo ważna lekcja z życia dzikiej przyrody. Spłoszona klępa tego dnia już więcej się nam nie pokazała. Przez jakiś czas słychać było jeszcze jej stękanie, gdy oddalała się od nas. Niestety. Gęste zakrzaczenia utrudniały obserwowanie tego pięknego zwierzęcia. Innego osobnika także nie było dane nam tego poranka spotkać. Od tamtego czasu minęło ponad pięćdziesiąt lat. Moje pierwsze spotkanie z łosiem, lub jak go czasami nazywam z okapi, wywarło jednak na mnie tak duże wrażenie, że od tej pory zwierzęta te obok wilków. Stały się ulubionymi w moim leśno-bagiennym życiu. W towarzystwie dziadka odwiedzałem to miejsce jeszcze kilkakrotnie, i zawsze było to wielką przygodą i kolejną lekcją przyrody, taką prosto z bagna. Ten pierwszy dzień jednak zapisał się w mojej pamięci najtrwalej. Od zawsze byłem samotnikiem i indywidualistą. To, co robiłem w swoim życiu, Najczęściej i najlepiej wychodziło mi w pojedynkę. Dlatego też, już jako kilkunastoletni chłopak, sam zacząłem chodzić za tropem zwierząt. Metodą prób i błędów uczyłem się poznawać tajemnice życia łosi i innych dzikich mieszkańców bagien i lasów. Ileż to tysięcy kilometrów przedreptałem bezdrożami w poszukiwaniu tych sympatycznych zwierząt. Ile nocy. Samotnie spędziłem na bagnach przy ognisku, aby być bliżej łosi i całej natury. Tego nie jestem już w stanie policzyć. Natomiast wiem doskonale, że te wyprawy na łosia zawsze dawały i do dzisiaj dają mi wiele radości. Poznawanie tego zwierzęcia to wielka, niekończąca się przygoda. Na Wydmach, dobry kilometr za wspomnianą wilczą górą, stał kiedyś mały, drewniany, traperski domek. Zwany kolibą. Nadleśnictwo Rajgród postawiło go w latach 70. XX wieku w dwojakim celu. A mianowicie pełnił on funkcję miejsca odpoczynku dla strudzonych marszem wędrowców na szlaku. Drugim powodem jego powstania, kto wie czy nieważniejszym, był fakt, że w te dzikie, urokliwe tereny przyjeżdżali znaczący wówczas goście z samym premierem Piotrem Jaroszewiczem na czele. Goście ci w większości byli zapalonymi myśliwymi. W tamtych czasach polowano na łosie, a owa koliba była idealnym miejscem do tego, aby się tam zatrzymać i polować. Nieduże dwa okna, jakie były w tym domku, stanowiły stanowiska strzelnicze. Pominę jednak proceder polowania i strzelania z tego miejsca do zwierząt. Natomiast sama chatka. Była bardzo przyjemnym miejscem, w którym można było zatrzymać się, rozpalić ogień w kominku prostej konstrukcji, odpocząć, przeczekać deszcz, wiatr czy śnieżyce. Był tam też duży stół i wyciosane z drewna ławy, które służyły do siedzenia i do spania. Potrzebujący mogli więc swobodnie tutaj przenocować. Na zewnątrz, kilkanaście metrów od domku, była studnia z bardzo dobrą wodą. Wokół niezmącona niczym cisza, odległość od najbliższej wsi wynosiła około 8 kilometrów i to przez teren bagienny. Upodobałem sobie tę chatkę na bazę noclegową. Z jej okien widać było piękną wydmę z rzadka porośniętą krzewami wierzbiny oraz tajemniczy uroczy ols, który przez dużą część roku stał w wodzie. Kolibę posadowiono w najwyższym punkcie tego wzniesienia, wydmy które nazywało się tchórze grzędy. Nie da się zapomnieć, jak pięknie tam było o każdej porze roku. Wiosną, gdy ostatnie śniegi ustępowały miejsca budzącej się do życia przyrodzie, a z każdym kolejnym dniem robiło się cieplej, kiedy witało się przylatujące z cieplejszych stron ptaki, które czym prędzej zabierały się do budowy swoich gniazd, aby zająć najlepsze, najbezpieczniejsze miejsca klucze przylatujących nad głową gęsi czy żurawi. Wokół. Wszystko rozśpiewane, rozgęgane, rozklangorzone. Lato to długie dni i krótkie noce. Kiedy z pozorą wydawać by się mogło, że wszystko, co żyło, ucichło, jakby zamarło. Ptaki wprawdzie już nie śpiewały tak intensywnie, jednak piękno natury było równie niezwykłe. Pobliskie bagna i lasy wzbogaciły się o nowe pokolenie zwierząt. To właśnie teraz był czas na obserwacje nowonarodzonych maluchów, które w towarzystwie matek tak pięknie prezentowały swoje wdzięki. Jesienią drzewa i krzewy ubierały się w złoto. Pożółkłe tużyce, poranne mgły, tak pięknie ścielące się nad moczarami. Odgłosy stękających i buczących łosi. Powroty niestrudzonych gęsi na zimowiska. A zimą też, zawsze było tam wyjątkowo. Ta pora roku pokazywała białe piękno dzikiej krainy. Skute lodem bagna, zaśnieżone wydmy, drzewa odziane w długie białe suknie. Na śniegu, jak na mapie, widać ślady zwierząt, które łatwiej się wówczas tropiło. Zwierzęta w ciepłych już futrach i ta niezwykle przejmująca cisza którą czasami przerywały krucze pokrakiwania lub przeszywające i jakże wymowne wycie wilków. Nigdy też nie zapomnę rozgwieżdżonego nieba i światła księżyca, które nocami o każdej porze roku tak pięknie oświetlało całą tę uroczą krainę bagien. Często zatrzymywałem się w kolibie. Poniekąd traktowałem tę chatkę jak swój drugi dom. Przez wiele lat była to moja baza wypadowa na wyprawy na łosia. Z przyjemnością wychodziłem z niej o świcie, a z jeszcze większą przyjemnością wracałem do niej zmęczony po całodziennych trudach wędrówek poświęconych na obserwowanie i tropienie zwierząt. Ogień w kominku dawał przytulne ciepło, które pomimo nieszczelnych ścian szybko rozchodziło się po całej izbie. Ciepła miętowa lub inna ziołowa herbata, przegryziona najprostszym na świecie plackiem z mąki wody upieczonym na ruszcie kominka, były często najlepszymi w tych surowych warunkach przysmakami. Wieczorami, przy blasku ognia i świetle lampy naftowej, miałem czas na podsumowanie swoich codziennych obserwacji. Pisałem notatki i analizowałem zachowanie dzikich zwierząt. Przyzwyczaiłem się do bycia z samym sobą i czułem się z tym naprawdę dobrze. A w tym miejscu nie było o to trudno. Dziecięce marzenia o Łosiu spełniły się w pełni. Z tym przesympatycznym zwierzęciem spotykałem się już wówczas bardzo często, a te spotkania nie znudziły mi się do dziś. Bo Łoś jest zwierzęciem wyjątkowym, o czym postaram się tu wszystkich przekonać. Ten prehistoryczny wybryk natury, lub polskie okapi, jak Łosia nazwał kiedyś dziadek, jest największym żyjącym przedstawicielem rodziny jeleniowatych. Jest większy od konia. Ma oryginalną urodę, przypomina stwora z dawnych epok. Wielka ciężka głowa, wyrastająca z krótkiej szyi, zakończona jest wydłużonym pyskiem z dużymi, wyrazistymi i bardzo ruchliwymi chrapami. Pod gardle zdobi broda, która u starszych osobników może dochodzić do 30 cm długości. Prawdziwą ozdobą samców jest ich poroże wykształcone w dwóch podstawowych formach – rosoch lub szeroki chłopat. Długie nogi, zwane badylami, wyposażone są w szerokie racice ułatwiające zwierzęciu poruszanie się w bardzo trudnym terenie bagien i trzęsawisk. Łosie zamieszkują bagienne bory, olsy i rozległe, wilgotne lasy. Preferują także otwarte tereny rozlewisk rzecznych, gdzie występują niedostępne bagniska, trzęsawiska, mszary i moczary. Ich mateczniki, porośnięte tużycowymi łąkami, wierzbiną, łoziną i olchą, zapewniają im bezpieczeństwo i doskonałą bazę pokarmową. Tak wygląda charakterystyka tego ciekawego zwierzęcia w wielkim skrócie. A jego życie jest zdecydowanie jeszcze bardziej interesujące. Cofnijmy się nieco w czasie, bowiem historia łosia na przestrzeni ostatniego wieku nie była dla niego łaskawa. Już w roku 1934 sam Włodzimierz Korsak w pozycji Łoś w Polsce pisał, jak ciężko miały przed laty te zwierzęta. Tępione bez opamiętania przez hordy najeźdźców, a później w czasie rewolucji przez bandy uzbrojonych tubylców. Kłusowano na nie, zabijano je dla mięsa i skór. Te procedery doprowadziły do tego, że w okresie międzywojennym wybito tak wiele łosi, że praktycznie nie było ich już na terenie Polski. Jedynym miejscem, w którym odnaleziono i potwierdzono kilka ostatnich sztuk tego gatunku, były lasy rajgrodzkie. Tam, w nadleśnictwie Rajgród, w najdzikszych zakątkach przeżyło parę osobników. Dzięki ludziom dobrej woli, uczonym, przyrodnikom i leśnikom, rozpoczęły się mozolne prace nad restytucją łosi w Polsce. W roku 1926 na terenie wspomnianego nadleśnictwa powstał rezerwat Czerwone Bagno którego jednym z głównych wówczas celów była ochrona gatunkowa łosia i to, by ocalić go przed wymarciem. Spokojne, niedostępne bagna tegoż rezerwatu stały się jego głównym matecznikiem. Właściwie przeprowadzane zabiegi hodowlane oraz wprowadzenie dużych kar za kusownictwo przyniosły dobre efekty. Przed wybuchem II wojny światowej zwierzęta te miały się już tutaj całkiem dobrze. Niestety. Wojenny czas sprawił, że łosią po raz kolejny zagroziło wymarcie. Z odbudowującej się populacji zostało tych zwierząt nie więcej jak dziesięć sztuk. I tak jak poprzednio, ta mała grupka przetrwała trudne czasy w rezerwacie Czerwone Bagno, w ich ulubionym stałym mateczniku. Ponownie ludzie, którym zależało na tym, aby łosie nie zniknęły z naszych lasów i bagien, wszeli pracę nad ich ścisłą ochroną. W roku 1957 do skutecznej walki o byt tych zwierząt powołano nawet specjalną grupę ludzi, nazwaną Strażą Łosiową. Ludzie ci bronili łosi przed kłusownikami, narażając niejednokrotnie własne życie. Przyczynili się do tego, że w najtrudniejszym dla tych zwierząt okresie udało się im zapewnić bezpieczeństwo i możliwość powiększenia populacji łosi w ich ostatnich matecznikach. Zapewnienie spokojnych ostoi oraz ciągły nadzór sprawiły, że przez następne lata powoli, ale systematycznie liczebność łosi zaczęła wzrastać. I tak z początkiem lat 60. XX wieku mieliśmy w Polsce już ponad 200 osobników. Z tej grupy trzeba by wydzielić około 40 sztuk, które zasiedliły lasy Kambinowskiego Parku Narodowego. Trafiły tam też łosie z innego źródła. W 1952 roku dyrekcja tegoż parku sprowadziła trzy klępy i dwa byki ze Związku Radzieckiego. Dobre warunki siedlisk w Puszczy Kampinowskiej sprawiły, że łosie zaczęły się tam z powodzeniem rozmnażać. W ten sposób powstały dwa główne mateczniki łosi w Polsce: bagna biebrzańskie i Puszcza Kampinowska. Kolejne lata to gwałtowny wzrost liczby tych zwierząt. Ich baza pokarmowa zaczęła się uszczuplać, a to z kolei sprawiło, że łosie zarówno z grupy Biebrzańskiej, jak i Kampinoskiej powoli docierały także do innych terenów naszego kraju i w ten sposób zasiedlały kolejne lasy. Dolinami Biebrzy i Netty rozeszły się do Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej czy Białowieskiej. Natomiast Doliną Narwi powędrowały na Warmię i Mazury, następnie dalej na Pomorze Zachodnie, a nawet do Niemiec. Na początku lat 70. było w Polsce około 2000 łosi, a w kolejnym dziesięcioleciu już ponad 5000. W tych też czasach łoś był zwierzęciem łownym, na które regularnie polowano. Tak było jeszcze w początkach lat 90. poprzedniego wieku i w końcu wzrostowa tendencja została zatrzymana. Druga część lat 90. to już znaczny spadek pogłowia tych pięknych zwierząt. A co gorsza. Razem ze spadkiem liczebności łosi drastycznie spadała także ich kondycja. Spotkanie pięknych łopataczy stało się czymś wyjątkowym. Dlatego też od roku 2001 w Polsce obowiązuje moratorium dla łosia, wprowadzające całkowity zakaz polowań na te zwierzęta, aby odbudować ich po głowie i wzmocnić je genetycznie. Moratorium obowiązuje nadal, dzięki czemu łosie chronione są przed kulami myśliwych. Tak w skrócie wygląda historia łosi i problemy, z jakimi musiały się zmierzyć. Często dostaję pytania: kiedy najłatwiej można te zwierzęta zobaczyć? Odpowiedź wcale nie jest prosta. Łosie bowiem żyją w naszym kraju przez cały rok i prawdą jest, że każdego miesiąca i o każdej porze roku jest szansa na to, aby je spotkać i obserwować. Oczywiście, zawsze może to być w różnych okolicznościach przyrody, a te powodują różne ich zachowanie. Opowieść o cyklu życia polskiego okapi można więc śmiało rozpocząć na dwa sposoby: od czasu jego godów, zwanych bukowiskiem, lub od momentu narodzin zwierzęcia w pięknej wiosennej scenerii. Wybieram tę drugą opcję i razem z budzącą się do życia wiosną opowiem o łosiach i zdradzę trochę Łosiowych sekretów. W przyrodzie nie ma zastojów. Każdą porę roku, każdy miesiąc, każdy dzień, a nawet godzinę, minutę czy sekundę odmierza tętno puszczy, lasu czy bagna. To tętno bije od zarania dziejów, od początku istnienia naszej planety. Czasami nieco zwalnia, innym razem przyspiesza, ale na pewno nie ustaje, nawet wtedy, gdy ktoś ginie. Aby żyć mógł ktoś. Takie jest prawo natury. Kiedy po długiej zimie przychodzi wiosna, przez wszystkich chyba upragniona pora roku, puls przyrody na pewno przyspiesza. Wokół robi się coraz cieplej, coraz głośniej, coraz weselej. Ptaki zaczynają swoje koncerty, przekrzykując się, kto zaśpiewa piękniej, a kto się lepiej zaprezentuje. Nabrzmiewają pąki na bezlistnych jeszcze gałęziach drzew, aby za chwilę pęknąć i wybuchnąć zielenią. Tą pierwszą. Taką nieśmiałą, wiosenną, najpiękniejszą. Taką delikatną, ale jak miłą dla oczu po długiej zimowej aurze. Na niebie coraz rzadziej pojawiają się ciężkie, ołowiane chmury. Zastępują je białe, przyjazne obłoki zwane kumulusami lub czysty błękit, pozwalający słońcu pracować pełną mocą. Ze starych, nadbiebrzańskich strzech skapują ostatnie krople wody z nagromadzonego tam zimą śniegu i lodu. Wesoło ćwierkają wróble i licznie zasiedlające budynki lęgowe oraz niewielkie dziuple szpaki, sikorki czy muchołówki. Na dzikich łąkach także słychać gwarni zliczonych z kowronków i charakterystyczne kwilenia czajek. Wszystko, co żyje w lasach, na polach, na łąkach czy bagnach, zaczyna rozkwitać. Cała natura ożywa. Dzień staje się dłuższy, jaśniejszy i bardziej kolorowy. W kwietniu podmokłe bagna i rozlewiska rzeczne przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami. Tworzą się z nich ciągnące się aż po horyzont kwietne dywany. Lasy, aby nie wypaść gorzej w tej konkurencji, rozściełają u swych podnóży łany białych zawilców czy uroczych niebieskich i fioletowych przylaszczek. To zdecydowanie najpiękniejszy czas w przyrodzie. Gdy wszystko budzi się do życia. Wiosna to także czas cudu leśno narodzin. To właśnie w tej pięknej scenerii, w tym wyjątkowym czasie na świat przychodzi większość młodych zwierząt. Pośród nich jest i bohater tej opowieści. Ciąża u samicy łosia, nazywanej klempą lub łoszą, trwa około 8 miesięcy. I w zależności od tego, kiedy przypadł okres bukowiska, młode łoszaki, jeden lub dwa w miocie, rodzą się w końcu kwietnia lub w maju, w spokojnych ostępach bagien. Przez pierwsze dni matka nie odstępuje malców, bacznie ich pilnując. Maluchy w tym czasie, niewiele się poruszają dużo śpią i regularnie są matkę jej więź z dziećmi jest wyjątkowa opiekuńczość i dbałość o bezpieczeństwo potomstwa stawia panią łosiową zdecydowanie w pierwszym szeregu w świecie zwierząt jest doskonałą odpowiedzialną rodzicielką która z wielką pieczołowitością chroni swoje dzieci Niejednokrotnie podczas swoich łosiowych wypraw widziałem, jak łosza umiejętnie potrafi pomagać młodemu w przejściu przez głębszą wodę i grząskie bagna. Podnosi malucha głową i lekko popycha do przodu, aby łoszaczek nie zapadł się w wodę. Robi to z dużą ostrożnością. Z wielką odwagą odpędza wszystkich, którzy mogliby być zagrożeniem, i równie dzielnie broni młodego przed intruzami. Szarżuje, odważnie uderza przed nimi racicami, przed którymi nawet tak duże drapieżniki jak wilki mogą czuć respekt. I tak jest w rzeczywistości. Będąc jednak przy tym wątku, warto tu dodać, że dotyczy to pojedynczych wilków lub co najwyżej polujących w parze. Oczywistym jest bowiem, że gdyby cała wilcza rodzina obrała sobie za cel klępę z młodym łuszakiem, to jest pewne, żeby sobie z nią poradziła. Widywałem w swoim życiu polowania wilków na różne zwierzęta i wiem, jacy to sprawni myśliwi. Słuchałem i czytałem o tym, z jaką łatwością samica łosia łamie kręgosłupy tym dużym drapieżnikom. Muszę powiedzieć, że nie. Nie z łatwością. A jeśli tak się gdziekolwiek na świecie stało, to był to raczej przypadek niż efekt próby wilczego polowania na klępę. Wilk jest bardzo sprawnym i bardzo silnym zwierzęciem. Umie świetnie unikać takich ciosów. Poza tym nigdy nie spotkałem wilka, który w pojedynkę chciał atakować tak duże zwierzę jak Łoś. Natomiast wiele razy obserwowałem pojedyncze wilki, które przechodziły w bliskim sąsiedztwie Łosia, a żadna ze stron nie wykazywała ani strachu, ani zainteresowania obecnością drugiego. Co innego, gdy pojawiała się cała wilcza rodzina. W niej jest prawdziwa moc i o tym doskonale wiedzą i łosie, i inne zwierzęta, z którymi żyją na tym samym terenie. Prawdą natomiast jest to, że w okresie wychowywania młodych klępa staje się bardzo odważna i wówczas nie waha się zaatakować nawet człowieka. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Okolica, w której mieszka i żyje razem ze swoją rodziną od wielu dziesiątek lat, jest znanym matecznikiem tych zwierząt. Był piękny majowy poranek. Idealny dzień na wyprawę na bagno w celu obserwacji skrzydlatych i czworonożnych sąsiadów z zapłotu. Wokół świat był już pięknie zielony i ukwiecony. Powietrze czyste i rześkie, którym się przyjemnie oddychało. Turzyce i trawy po zimnej nocy były mocno zroszone. Na dzikich łąkach, pomiędzy charakterystycznymi kępami turzyc stała jeszcze woda. To pozostałość rozlewisk rzecznych, które wczesną wiosną tworzyły się tu niczym Biebrzański ocean. Powoli woda zaczęła wracać do koryta rzeki. Jej pozostałości wypijały trawy i krzewy. Pomimo butów gumowych, już po kilkudziesięciu minutach miałem ubranie mokre do pasa. Czasami kalosze nie były dość wysokie i zimna, bagienna woda wlewała się do środka. Nigdy mi to nie przeszkadzało, a tym bardziej teraz wiosną, kiedy słońce z każdą minutą mocniej przygrzewało, dając przyjemne ciepło. I tak miarowo, krok za krokiem, szedłem w stronę rezerwatu czerwone bagno, miejsca jakże magicznego i bliskiego mojemu sercu. Aby wejść do wspomnianego rezerwatu, musiałem jeszcze pokonać zakrzaczenia brzozowe i łozinowe, które są ulubionym miejscem bytowania łosi. Mają tam doskonałą bazę żerową i ostoje, gdzie mogą się schronić przed nadmiernym słońcem. Trzeba tu dodać, że łosi jest zwierzęciem zimnolubnym, dlatego ciepłe dni spędza w takich zacienionych miejscach, gdzie w spokoju leżakuje i przeżywa nocny i poranny posiłek. Trochę inaczej jest w wypadku samicy, która ma już młode łoszaki domagające się pożywienia. Aby je wykarmić, żeruje także intensywnie podczas dnia. Młody łoszak, lub rzadziej dwójka potomstwa, leżakuje spokojnie, czekając na porę karmienia. W tym czasie klępa wyszukuje najlepsze kąski, by móc zaspokoić zawsze domagające się pokarmu maluchy. Przez pierwsze, najważniejsze dni po porodzie matka stara się nie odchodzić zbyt daleko od młodych, aby mieć je pod kontrolą. Tego pamiętnego dnia, o którym tu opowiadam, byłem jeszcze mało doświadczonym przyrodnikiem i początkującym fotografem przyrody. Kiedy doszedłem łąkami do zakrzaczeń, w pewnym momencie wychyliłem się z za dużej kępy łozin i zobaczyłem coś bardzo interesującego. Były to małe, Rude, poruszające się uszy. Domyśliłem się, że ich właścicielami mogą być sympatyczne małe łoszaki. Postanowiłem, że zrobię im kilka zdjęć, ponieważ co prawda kiedyś mi się już to udało, ale wtedy byłem całkowitym żółtodziobem. Jeśli chodzi o fotografowanie i były to zdjęcia słabe, a na dodatek tylko czarno-białe. Tego dnia czułem się już bardziej doświadczony i dlatego chciałem ponownie zrobić sesję fotograficzną tym maluchom. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.